Kto ostatni się poruszy, ten wygrywa 1000 złotych. Ale najpierw wyjaśnię zasady. Przygotowałem nasze najbardziej ekstremalne lęki, z którymi się zmierzymy. Podczas konkurencji nie będziemy mogli się ruszać, bo inaczej nie dostaniemy punktu. Pierwszy lęk, z jakim się zmierzymy, to zwierzęta. Jezus Maria! Oj. Jestem wąż typu 20 cm, tak? Zawija mi się wokół nogi, ja to czuję! Ale poczekaj, aż on przejdzie do ciebie tym dubskiem, on patrzy się na mnie! Czuję to dubsko teraz! Nie, wraca, wraca w moją stronę, wraca w moją stronę, ja to czuję! Nie, pod ręką mi idzie! Ej, to ty tak syczysz, czy to on? Jestem wężousty. Nie rób tak, bo go przywołasz. Boga, można go zabrać tam? W naszych rękach znajdują się paski mierzące tętno. A to po to, by sprawdzić, jaki lęk jest najbardziej przerażający. Oho, to wygra, goryl czy wąż? Bezi zamarł dosłownie, Bezi umarł w tym momencie. Nie żyje. Jak kochana. Gorzej jak jest toksik, się nagle upier... Dobra, się ruszyłem. Po pierwszej konkurencji Justek się poruszy, dlatego nie dostanie punktu, a my przejdźmy dalej. Teraz sprawdzimy nasz strach przed bólem. Każdy z nas nie będzie mógł poruszać się całym ciałem w czasie, gdy staniemy twarzą w twarz z komandosem, który będzie strzelać w cele znajdujące się obok nas, a ostatnią kulkę paintballa dostaniemy na gołe ciało. Oczywiście, żeby było ciekawiej, to ściągniemy okulary naszemu komandosowi. Matko Boska, jak się będę trząsł z zimna, to... Ej, to jest przerażające! Jak ten metal uderzyło! Dobra, ja spierdę! Ja się nie dziwię, ja myślę, że też pamięta... Nie, co się dzieje? Czy jakby koło ucha to było, cały czas... Co jest? Ciągaj koszulę! Panowie, wy chcecie, żeby się śnieg roztopił? Jak się czujesz, Bezi? Właściwie całkiem prosty. Jaki on ma luz, nie? Jaki ma luz? Ja nie wiem, jakie musielibyśmy mieć konkurencję, żeby go poruszyło coś. Trafisz ten balon! Nie. O Jezus! Ja nie mam mikroportu, tylko duże porty. Cera! Ruszył się! Nie ruszył się. Ej, kulek nie masz. Ja pierdzielę, ja nie chcę! Ruszył się, ruszył się, ruszył się! Artur, jeszcze jeden bez koszulki! Dobra, chcesz? Dawaj! Nie, mogę z tobą, dawaj na 3-4. Dobra, na 3-4. 3-4. Dawaj, Arturo! Arturo! Let's go! Tak jest! Money! Money shot! Money shot! Ej, Artur, nie odwracaj się! Nie! Już. Dobra, teraz super przejście do następnej konkurencji. Cholera, nie ten efekt. Ostatni raz, jak byłem w oktagonie, nie walczyłem z sumo, lecz tym razem zaprosiłem profesjonalnego boksera. Michał to mistrz polski w boksie z wieloma walkami na swoim koncie, a jego zadanie to wystraszyć nas tak, by któryś z nas się poruszył. A w trakcie tej konkurencji powiem wam o sponsor odcinka, jakim jest marka Revolt. Luźna rozgrzewka bokserska. Przyspieszył! Nie, ja dziękuję. Zrób mi huragan! Dobra, ja nie huraganu, nie huraganu! Dobra, rozgrzałem się. Revolut to bank internetowy, gdzie można założyć darmowe konto dosłownie w 5 minut, a oprócz podstawy, jaką jest płatność kartą, płatność Apple Payem lub Google Payem, ma rzeczy dla mnie bardzo ważne, o których zaraz wam powiem. Uważaj, Artura, na ciosy poniżej pasa. Może być zwodnicze. Poczułem, jakbym to dostał na wątrobę, nie? Revolut posiada bardzo łatwą wymianę walut, ponieważ jedynie logujemy się do aplikacji, zamieniacie walutę, na jaką potrzebujecie i nie martwicie się szukaniem kantoru za granicą. Revolut może to zrobić również za was automatycznie. Kasuj go! Na wątrobę! Mocniej! No, Artur, wytrzymałem! Dobrze! Dodatkowo możesz stworzyć swoją własną fizyczną kartę w sposób, jaki tylko zapragniesz, szkicując motyw lub dodając emotki. A co moim zdaniem najważniejsze, to możesz bardzo łatwo w kilka sekund zablokować kartę, jeżeli ją zgubisz. Włączyć natychmiastowe powiadomienia o płatności, aby kontrolować wydatki z karty, ustawić limity zbliżeniowe, pobierz Revolut za darmo z mojego linku, żeby mieć szansę zgarnąć 50 zł. Warunki tej promocji znajdziesz pod linkiem w opisie. No faktycznie. Faktycznie, ty. Teraz się tak nie składasz jak harmonijka. Się nie zwijasz. W ogóle... Ale żeś mi w ogóle, o Jezus Maria!
No i dłużej wytrzymałem niż wy! Dobra, ale czajnik, ja kabluję. Ty zacząłeś tak, a skończyłeś tak, stary. Czyli aktualnie tylko Bezzy nie stracił punktu. Nie no, przetestuj go, no co ty? Ej, no ale Tarzan stoi. Nie no, Tarzan stoi, ewidentnie. O kurde! Mu się to podoba! Aktualnie punktacja wygląda następująco, a teraz wrócimy do zwierząt, gdzie czekają na nas karaluchy. No ucha mi, chodź tu ucha! Ja... żeby mi we włosach, zostaw moją fryzurę, ja pójdę do fryzjera, ale daj mi spokój. Ej, nie mogę śmiać, bo ruszam czołem. Co to było? Co to było? Tak, one syczą. Ej, wchodzi mi pod koszulkę. Pod koszulkę mi wchodzi. Ja aktualnie z moim karaczanem gram w pękam. Jest coraz bliżej. Pękam. Ja się chcę. Artura, powiedz mi, co to jest? Pirania! Nie? Nie, w sumie to nie popływa piranie. Jak piranie? Jak ja na to wpadłem, żeby to była pirania? O, ja pierdzielę! Ej, dobra, ja chyba wstaję. O ku, jestem Spidermanem. Gafi, on jest przerażający. Jezus Maria. Mi się wydaje, że on za każdym razem, jak się tak szturcha w dupcie, to on się tylko bardziej denerwuje. No, to u mnie będzie wkurwiony. No, nie rozumiem tak. Jak on się bezi w twoje włosy? Kupną nóżką. A, nie, jeszcze jedna rzecz w sumie drażni pająki. Jak się w nie dmuchnie. O, wchodzi na ciebie. Wchodzi? Tak. Już jest, zaraz będzie na klecie. O, jak się pozna z tego. Wychillowany ziomek taki. Ja to aż taki duży? O kurwa mam. Oj, sama idzie do ciebie. Patrz Artur, jak ci buziaczka idzie dać. Jak ci buziaczka chce zostawić? A tymi zębami to dobrze, że tak rusza? Ja ole! Pozycja wolna, nie? W sensie wiesz. Jedną nóżkę dała ci na brodę. Ej, jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Bo chyba ja trochę, jak tu była tak blisko, żeby na nią patrzeć. To naturalne, że ona tak podnosi te dwie łapy do góry? O, fuck! A poruszyłeś się? Fuck! Nie wiem, możliwe! Widziałeś? Większe bydle będzie później. Aktualnie Bezzy ma najwięcej punktów. A teraz strach przed tajemnicami. Każdy z nas nie będzie mógł ruszać rękoma, a w tym czasie trzech pozostałych ma 2 minuty na sprawdzenie, co znajduje się w jego telefonie. Ej, panowie, dobra, mamy mało czasu. Szybko co mu przeglądamy? Galeria chyba, nie? Nie to jego. Poznajesz chrześcijański... Bezzy, czy ty chcesz... Co? Czy ty nam chcesz coś powiedzieć? To nie tak, jak myślicie. A to... Taką jak Bezzy? Tutaj kogoś mamy, proszę państwa. Ja to tylko inspiracja. Haha, dobra, dzięki, to na bank tu poszedł Siurek. Aj. No nie, nie, dobra. O kurde! Ej, co to jest za foto w ogóle? Młodo! Ale tutaj jak wygląda? Instagram, DM. No to mój Instagram, Arturo. Nie. Dobra, nie ma czasu już. Okej. Fotka dosłownie spod ja jest. To będzie tylko i wyłącznie na Instagramie, bo tego nie mogę pokazać tobie. Kto robi takie fotki? Co widzę ja? Co widzi ona? Dużo z nagrań było za mocnych na YouTube, dlatego jeśli chcecie zobaczyć backstage tego odcinka oraz wycięte sceny, to w opisie znajdziecie link do vloga na Instagramie. Ej, ja naprawdę nie mam pojęcia, co ja mogę mieć? Nadal nie odpowiedział. A, dobra. Nikoli nie odpowiedziałeś? No miałem jej odpisać, naprawdę miałem jej odpisać. Wieni. Kontakt. Ciekawe, co próbują. I to kolejna Nikola? Podam ci adres później. Bo masz fetysz do jakiejś Nikoli, co? Ej, co tak głęboko? Nie no, ładna dziewczyna, Artur. Ale ja z nikim nie piszę, to nie moje DM-y. Dobra, już nie grzebać tak, już nie grzebać. Panowie, dobra, idziemy stąd, bo tutaj nudy, już jedną dziewczynę. No, nie ma co, tam są totalne nudy. Że dużo dziewczyn. Nie. Co to? A kto to jest? A kto to jest? Serio? Na serio, Arturo, nie!
widziałem przemianę, to sobie zrobiłem zdjęcie na początku. Ostatnie zdjęcie, zobacz, ostatnie zdjęcie. Nie znam go. Czas, Arturo, czas! Ja nie wiem jak... Nie ma królu, szukacie nadal przeciwnika do Push Barbera, bo jak coś mam chętnego, mega ostry, stoka na IG, prawie 400. Samotka bicepsa, jak coś da znać, no i nie, no i nie da oznać. Jak mi serce wali. Ty, ja się tak samo uczyłem. Ja. Dobra, ja pytam, ja wchodzę w jedno. O! To ja miałem dużo dziewczyn w DM-a? Ale czy ja coś... Jezus Mari! O, co to jest? Dobra, da. Ale spoko, z pięcioma dziewczynami ja też bym tyle wytrzymał. Teraz przejdziemy do następnej konkurencji. Dobra, panowie, krótka piłka. Kto wcina tego chipsa? Zadanie to zjeść najostrzejszego chipsa i nie ruszyć rąk od stołu. Jeśli ktoś nie wytrzyma, to może puścić ręce i sięgnąć po mleko za nami. Przychodzi król one-shotowania. El Capo, brawo, brawo dla niego, brawo dla niego! Jestem królem one-shotowania! Ej! To można by było już polizać to pudełko i to już, już by się czuło. Ja kiedyś... Tak, bo generalnie jak chcecie panowie wszyscy spróbować, to ja się wyłam i nakarmię was po prostu drugim chipsem. Szybka akcja tutaj poszła, widzę. Nie ma problemu. A to już! Nie wąchaj tego może lepiej. Ja dziękuję, ja już wąchałem, ja już wąchałem. Ja chcę próbować. No to panowie. Dobra, ej. Trzy, cztery. Ej! Artur, ty wiesz, że ja nigdy bym cię nie zostawił. Mój brzuch wytrzymał wiele, wytrzymał boksera. Ale ja nie wytrzymam. Ej, wy jesteście normalni. Przecież ktoś musi to zjeść. No przecież ja jestem zostawiony pod ścianą. To jest najgorszy mój dzień. Dostałem dzisiaj kulkę z paintballa. Chodzi mi po twarzy ogromny pająk. Znokautował mi bokser. I to wszystko dla tego momentu. Trzy, cztery. Dawaj, Arturo! Dawaj! Nie, on to zrobił. Jutro. Co ja zrobię, Artur? On dawaj, to gryzie. Arturo. Chyba kapek, daj mi pół tego. O kurde. O Jezus. O kur... To od razu pali język, ty. Ej, ale mnie całe gardło poli. O Jezus Maria. W tym momencie myślałem, że już nic gorszego mnie nie spotka, ale nawet nie wiecie, jak bardzo się myliłem. Tak, chciałem powiedzieć. Ej, to teraz będzie... Chciał powiedzieć, że... Że? Polecam wam zajrzeć do linku w opisie. W opisie, bo tam czeka na was... Właśnie, co tam jest w tym opisie? Link po prostu od Revoluta. Który możecie się zarejestrować. Tak jest i cieszy mnie to... O, czekajcie. Cieszy go to, że... Że wam mogę szczerze to polecić, bo ja po prostu... ja się popatrzę zaraz. On korzysta z Revoluta. Korzysta z Revoluta. I rozpłacze się ze szczęścia. Kwestia jest taka, że... O Jezus Maria. W skrócie, po prostu. Będę robił dzięki temu, mógł robić mocniejsze filmy. Już nie przynudzam, pora podkręcić tempo, więc wróćmy do zwierząt. Ej, o Jezus Maria. Wach. Możemy go zabrać? O p***ole, idzie do nas czajnik. Czemu ma taki język długi? Co jest grane? Ej, ja autentycznie nie wiem, czy dam radę, jak on tu zaraz będzie podchodził, nie? Ale poczujesz pazurkę, Artur, zaraz. Ej, o Jezus Maria. Jezus Maria. Czemu on tak podskoczył? To jest jakieś ryzyko, jak on patrzy w oczy? Ja widziałem na Instagramie, jak takie bubusie jedzą całe owce całość. Bubuś się patrzy jak predator. No zobacz, on tu leci na łeb na szyję, nie wiem, o co chodzi. Kolego, dlaczego zmierzasz w moim kierunku, a nie w kierunku Józka? Powiedz mi, oła, a. Ale ja pazury mocno. O, jak to bardzo mocno. Pora odpowiedzi na najważniejsze pytanie całego dnia. Jaki jest największy lęk? Myślałem, czy to zwierzęta, sekrety, czy może... Ale uważam, że największy strach pojawia się, gdy nie mamy na coś wpływu i wyniszcza nas to stopniowo. Ale wiedz, że wszystko z czasem staje na nogi i ciężkie chwile jedynie dają ci motywację do spełniania swoich marzeń w przyszłości. Kanałem numer 3, który w mojej opinii zdominuje polski YouTube w 2024 roku jest Arturo. Został określony nadchodzącą gwiazdą polskiego YouTube'a, jest Dawaj Arturo. No i generalnie uważam, że masz bardzo duży potencjał.